survive. Get money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną zwycięzca kapitalnego pojedynku, Łukasz Parobiec. Dzień dobry, Łukasz. Dzień dobry, witam wszystkich. Zanim przejdziemy do twojego pojedynku, to właśnie oglądamy walkę, która przed chwilą się skończyła, czyli Łazar kontra Scarface. Mocny pojedynek. Mocny pojedynek, no Łazar strasznie wyglądał. Z tego co patrzę, no ciężko było, ale nie widziałem walki, nie? Także ciężko mi powiedzieć. W zasadzie, no dwa mocne... A teraz oni. Uderzenia... No. I Łazar po prostu nie widział na chyba na jedno i w zasadzie też słabo widział na drugie oko, więc... Łazar! Wielkie brawa, kapitalny pojedynek, ale przejdźmy już, Łukasz, na spokojnie do ciebie. Tak jak mówili komentatorzy, ja się pod tym podpisuję, jak wino. Im starszy, tym lepszy. No tak bywa, tak się, no, reskiny tak się czuję. W gromdzie chyba znalazłem drugą młodość. No właśnie, powiedz mi, do momentu nokautu, bardzo błyskawicznego nokautu, czułeś się chyba idealnie i w zasadzie nic dodać, nic ująć. Dosłownie, spokojnie, kontrola, nic, nie było żadnego stresu, na spokojnie, kontrolowałem walkę. No podczas ceremonii ważenia Maciek Turski zastanawiał się, czy dostrzeżesz tą brodę swojego oponenta, ale nie było z tym problemu. Cios nie był celowany, po prostu cios był na głowę i trafił prosto w szczękę. Powiedz mi, czy jak trafiłeś, jak uderzyłeś swojego przeciwnika, to wiedziałeś, że już jest po walce i on do tego pojedynku nie wstanie? To znaczy się trochę się obawiałem, bo tak na sześć już się podniósł na kolano, ale potem poleciał, także nie, troszeczkę się obawiałem. Myślałem, że ten cios nie był taki mocny, myślę, że ta broda troszeczkę skompensowała cios. Mhm. Ty powiedziałeś przed chwilą, trochę o tym powiedziałeś przed chwilą, natomiast ja się zastanawiam, bo walcząc z MMA, widziałem też twoje pojedynek na KSW, mieszałeś wygrane z przegranymi. Teraz w przypadku walk na gołe pięści mam wrażenie, że w zasadzie to jest platforma, w której powinieneś być od samego początku, bo tu czujesz się jak ryba w wodzie. No tak powiedział chyba matchmaker KSW, że odnalazłem swoje miejsce. Kiedyś było w wywiadzie powiedziane. I tak się czuję zresztą. I rozumiem, że będziesz tą przygodę kontynuował i czujesz się tutaj bardzo dobrze w tej właśnie w gromdzie walkach na gołębie. Oczywiście, dopóki mogę to się bije. Jestem nie za stary, mój przeciwnik dzisiaj 15 lat młodszy. Udało się. Powiedz mi, jakie ty masz cele, jeżeli chodzi o gromdę? No bo wiadomo, nie poszła walka z Balboą, ale ty cały czas jesteś groźny i w zasadzie ciężko znaleźć innego przeciwnika niż właśnie tych topowych zawodników gromdy. No właśnie mój cel teraz to walka o pas. Chciałbym dostać propozycję walki o pas z wygranym dzisiaj. Czyli z wygranym pojedynku Don Diego Balboa. Tak. Pewnie nie robić to różnicy, kto wygra, ale gdybyś mógł tak analitycznym, sprawnym okiem powiedzieć, jak ty widzisz ten pojedynek? Dzisiaj? No ciężko powiedzieć, naprawdę. I Balboa bije w dobry punkt. Diego ma pomysły, ma cardio. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Odpoczynek teraz, imprezka. Oczywiście, co dalej? Oczywiście, imprezka, do domu wracam. Tydzień odpoczynku. I sprowadzam na trening. I jeszcze muszę przygotowywać swoich zawodników, bo też mają walki na następnym tygodniu, także muszę wrócić do klubu, ale trenować ludzi. No to Łukasz, bardzo ci dziękuję i oczywiście gratuluję zwycięskiego pojedynku. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Get money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.